Dzień dobry Państwu. No w końcu udaje nam się wygrać na Łazienkowskim, w końcu udaje nam się dowieść prowadzenie do końca. I w sumie zagrać niezły mecz. To jest trzy elementy, które na pewno dzisiaj cieszą. Mecz był, myślę, w pierwszej połowie dosyć takim zamkniętym meczem. Myślę, że mieliśmy optyczną przewagę, ale żadna z drużyn nie stworzyła jakiejś... Nie zdobyła jakiejś takiej znaczącej przewagi, nie potrafiła wykreować jakichś czystych, klarownych sytuacji. Natomiast początek drugiej połowy to było to, co było kluczowym momentem tego meczu, to nasze wyjście z szatni, ta mobilizacja tym razem była bardzo skuteczna, podziałało to na nas świetnie, zawodnicy od razu przeszli do ataku, od początku tej drugiej połowy udało nam się zdobyć dwie bramki, które ustawiły ten mecz. Oczywiście można i mam pretensje o to, że dosyć szybko straciliśmy kontrolę nad tym meczem po drugiej bramce. Powinniśmy spokojniej grać, powinniśmy dłużej utrzymać się przy piłce, rozciągać tą grę, natomiast pozwoliliśmy Legii na przeniesienie tego ciężaru gry pod nasze pole karne. Raz za razem stałe fragmenty gry i po jednym bramka kontaktowa i znowu zrobiło się nerwowo, ale cieszę się, że potrafiliśmy dowieść ten wynik, potrafiliśmy też stworzyć kilka fajnych, ciekawych sytuacji, szczególnie ta akcja Zaura Sadajewa, to jest chyba to, co będziemy pamiętali. Niewiele zabrakło, żeby zdobył przepiękną bramkę. Też mieliśmy trochę szczęścia, bo Legia bardzo ostro na nas natarła i miała swoje sytuacje. No ale dzisiaj 3 punkty zdobywa Lech. Dzisiaj jest to zupełnie inny dzień niż ten dla nas, niż ten sprzed tygodnia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zadawanie pytań do Państwa dyspozycji. Są oczywiście mikrofony. Proszę. Filip Pelce z Info, gratulacje trenerze. Mam pytanie, czy w szatni było nerwowo, czy raczej na spokojnie podchodziliście do tego, że Legia jest bardzo defensywnie ustawiona? Najpierw było trochę nerwowo, ale później merytorycznie rozmawialiśmy na temat tego, co zrobić, co musimy zmienić, co musimy lepiej wykonać i wychodząc na boisko, drużyna była odpowiednio umotywowana, ale przede wszystkim wiedzieli zawodnicy, co mają zrobić. Dziękuję. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie trenerze. Panie trenerze, przed Legią i przed Lechem 6 meczów. Jak pan myśli, ile punktów w tych spotkaniach zagwarantuje, które jest drużyną Mistrzostwa Polski? Bo myślę, że obie drużyny nie wygrają wszystkich spotkań do końca. Też jestem tego zdania, dlatego nie odpowiem panu precyzyjnie na to pytanie. To będzie 6 bardzo trudnych meczów dla każdej drużyny i tak jak ja powiedziałem, każdy z tych meczów w rundzie finałowej to jest osobna bitwa, osobny rozdział, który trzeba rozegrać na maksimum koncentracji, dyscypliny, walki, mentalnie być odpowiednio przygotowanym i już musimy myśleć o tym, co przed nami, co w niedzielę się będzie działo mecz z Jagiellonią i po raz pierwszy w tym sezonie, może po raz pierwszy odkąd jestem trenerem Lecha, będziemy w takiej sytuacji, że to my będziemy czuli lek i oddech na naszych plecach i to my musimy to pierwsze miejsce obronić. Też jestem ciekaw, czy będziemy sobie z tym potrafili poradzić, ale wierzę, że tak. Po tym, jak udało się tą drużynę postawić na nogi po tym finale Pucharu Polski, to naprawdę wierzę coraz mocniej w to, że naprawdę może nam się udać w tym sezonie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, za chwilę. Of course, disappointed to lose the match. We didn't play as well as we can do today. Even though we had 3 times maybe as many chances as Lech, and we could have scored many goals today. Even though we didn't play very well, but Lech were effective and scored on the first 2 chances, and then they had another big one when we were pushing. But that is football. It's an even game, close game, and we could have won it. Lech won it, and we just have to accept that this is the result, and we have to
make sure that we are ready for the next few games and the last six games of the season to give ourselves the best possible chance. Yes. No, powiedział, że jest bardzo zawiedziony z dzisiejszego wyniku, zawiedziony z porażki. Trener przyznał, że nie graliśmy tak dobrze, jak nas na to stać. Mieliśmy może trzy razy więcej szans, ile Lech sobie stworzył w dzisiejszym spotkaniu. Mogliśmy zdobyć dużo więcej bramek, ale mimo dobrej gry nie udało się, bo Lech był drużyną bardziej efektywną, zdobył dwie bramki, jedną. Trzeba przyznać, że było to naprawdę zacięte, wyrównane spotkanie. Mieliśmy szansę na wygraną, ale kto Lech dzisiaj był lepszy? Pozostaje nam tylko zaakceptować ten wynik. Musimy być pewni, że uda nam się wygrać te sześć najbliższych spotkań. Prosimy o pytania. Proszę. Panie trenerze, musi się zapytać o cenę pracy sędziego, bo o sytuację z Kucharczykiem i o sytuację, kiedy Kamiński podawał piłkę do Dworicza. When Kucharczyk got yellow card for the... It's difficult for me to see. I'm so far away from it, and this happens very, very quickly. And I have to see it on video. The referee was much closer to me, and Kucharczyk was even closer. So I can't say too much about that. I don't know. I'll have to see it again. Trener dopytał, czy chodzi o sytuację z żółtą kartką. Przyznał, że ciężko jest mu powiedzieć cokolwiek, bo nie widział tak dobrze tej sytuacji. Wszystko działo się bardzo szybko. To sędzia był bliżej całego zdarzenia i Michał Kucharczyk również. Trener musi jeszcze zobaczyć raz tą sytuację na zapisie wideo. Na razie nie jest w stanie nic na ten temat powiedzieć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Trener Skorża powiedział, że wierzy w to, że obie drużyny nie wygrają wszystkich meczów do końca sezonu. Czy trener też podziela jego opinię? I don't know. We have to play first. What is realistic is another thing. But I don't think about too many games. I think about the next game. And we want to win the next game, so of course it's close. It's not too much in between these teams, and Jagiellonia is not too far away either. So I think could be a very, very open playoff, much more open than it was last year. So it's difficult to predict what will happen in these games. So the only thing we just got to make sure is we do everything we can and play the best we can. Trener powiedział, że nie wie, najpierw trzeba rozegrać te wszystkie spotkania. On nie myśli o tak dużej liczbie meczów, myśli tylko o tym najbliższym meczu, który nas czeka i chce wygrać to kolejne spotkanie. Sytuacja w tabeli jest naprawdę bardzo wyrównana, te drużyny są od siebie oddalone o dużą liczbę punktów. Bardzo ciężko jest przewidzieć, co się wydarzy. My tak naprawdę musimy się skupić na nas i być pewni, że pokażemy maksimum naszej możliwości. Dziękuję bardzo.